Uwaga! Kto będzie szybszy? Ja rozwalający te kraty, czy ty kiegą czapkę w górę? Za 3, 2, 1, śpiesz się! Kraty padają! Już ich prawie nie ma! No, malutko czasu ci zostało! Naprawdę! Mało! No patrz tylko na te kraty! Zaraz się rozwalą! Chyba. Za dużo daję ci forów. No... Nie, to nie ma sensu, te kraty są za mocne. Znowu mnie tutaj uwięzili predatorzy. Spójrzcie, ile jest warstw tych kratów. One są poczwórne, po prostu mega dużo warstw. Zanim ja jedno rozwalę, drugie, trzecie, czwarte, piąte, dziesiąte, dwudzieste. Dokładnie nie wiem ile, ale troszeczkę tego jest. Jeszcze gołą rączką to rozwalić bez żadnego eku, puściutki jestem. To zajmie mi tutaj kilka godzin. No, nie chce mi się tego, dlaczego znowu mnie zamknęli? Raz uciekłem, no może dwa razy i znowu mnie tutaj zamknęli, ale patrzcie co zrobili właśnie z tymi kratami. Specjalnie, abym znowu nie mógł się wydostać. Tylko, uwaga, uwaga, jednego nie przemyśleli, bo mogę wkopać się w dół i przejść to dołem właśnie, a nie górą. Ci predatorzy w ogóle myślą, rozwalę tylko ten jeden blok, ale jeszcze zanim, subskrybujcie mój kanał, jak ktoś jest nowy, nowa, to zostawcie tego jednego subika, lecimy po 700 tysięcy, a mało brakuje, spójrzcie tylko na to, jakby teraz każdy kliknął, to byśmy mieli to na pstryk, 700 koła dzisiaj, co na to? Jakbyście mogli udostępnić ten filmik, nie wiem, powiedzieć koleżance, koledze, kto chce, to byłbym wdzięczny. Wbijamy 700 tysięcy, może dzisiaj, może jutro, może w tym miesiącu. Także dawajcie, z góry dziękuję, kto subskrybuje, a ja sobie później sprawdzę, kto zostawił suba. Ja zobaczę, a teraz wejdźmy sobie na dół i zakryjmy to może, albo, czekaj, mam jeden materiał, zostawię. I tutaj możemy wyjść, wkopać się w górę, patrzcie, tylko jest tu mega ciemno, musiałbym sobie rozjaśnić ekran. Całbo widać, okej, rozwalamy ten blok, teraz... Gdzie on jest? Co? Słyszeliście predatora? O, naprawdę w takim momencie musiał zobaczyć, że uciekłem? Czy on teraz wrócił i to zobaczył? Co ja mam zrobić? Wrócić na swoje miejsce? Czy może uciec z tą stroną? Ale ja nie chcę wyjść z ich wioski. Chcę tutaj zostać z nimi. Tylko nie chciałem być w środku w tych kratach. On się wkurzył i chyba jest nade mną. Predatorze? Czy jest tu ktokolwiek? Nie wiem co zrobić, nie wiem. Iść górą, lewo, prawo, góra. To przepraszam. Predatorzy? Nie chciałem uciec, tylko przejść. Nie w kratach, nie chciałem być w kratach, rozumiecie? Jestem Ziemeus, ziemia, nic wam nie zrobię. Jestem miły jak króliczek. Predatorzy! Uciekło! Przepraszam, nie róbcie mi nic! To dlaczego? Nie chciałem! Po prostu wyjść z krat, no było tam za ciasno! Nic nie widziałem, za dużo! Nie róbcie mi nic, wiem, że jesteście koło mnie na niewidzialności! Macie taki strój i możecie znikać! No nie róbcie, proszę! Jestem ziemia, możecie ściągnąć ze mną tą skórę, kosmity i będę normalny, zobaczycie! Normalny Steve, Smajslu, człowiek, Ziemeus, ziema! Nie róbcie mi nic! Ale, bo tu nie widzę tak za bardzo! Jesteście? Predatorzy! Halo? Czy oni zniknęli? Zostawili mnie i powiedzieli dlaczego? Tak bynajmniej zrozumiałem? Jesteście tu w środku? Odezwijcie się, albo ty, predatorze, przywódco najlepszy. Ja wiem, że tak mówiłem też Auroxowi, ale ja mówię tutaj poważnie, a Auroxowi mówiłem specjalnie, na niby to było. Ty jesteś, możesz być moim nawet przywódcą i królem na poważnie, a Aurox nie, możemy go pokonać wspólnie czy coś. To są kosmici, ja nie jestem kosmitą. Czeka nam sam do siebie? Halo, jest tu ktoś? Predator? Zniknęli po prostu i... Albo mnie obserwują na niewidzialności w środku i patrzą co chcę teraz zrobić, albo wyszli stąd. Nie, to też wychodzę. Okej, jestem w swoim więzienku. Oj, no nie mogę wskoczyć. O, dobrze, trafiłem teraz.
Jestem w środku, Pradorze, zaklepałem dziurę. Nic nie robię. Zostaje tak, no i co teraz? Nawet tu samo widać, no ledwo co, same kraty. No, ja też ich nie będę rozwalał, już mi się nie chce. Pratorze, uwolnij mnie, proszę. Chcę stąd wyjść, zamienić się w człowieka i polecieć na ziemię. Zostawię tu wszystkich. Jedynie moich przyjaciół bym wziął, których zakopałem tam, ale nie wiem w jakim miejscu w ogóle. Może poczekajmy tutaj chwilę? Dobra, mieliście tutaj cięcie, stoję i zarazem czekam tutaj jakieś 25 minut. Nic się nie stało, żaden predator po mnie nie przyszedł, żadnych odgłosów, nic nie słyszę, jest cichutko, spokojnie, stoję, biegam sobie w kółko, krzyczę, no ja jedynie byłem głośny, próbuję rozwalić te kraty, o dziwo da radę, ale tak mi się nie chce w ogóle czekać na tym, no spójrzcie, jedną kratę rozwalam jakieś, 20 sekund, albo pół minuty, a może więcej, nie chcę mi się tego nawet liczyć, nic mi się nie chce. Jeszcze raz spróbujmy. Wkopmy się w dół i wyjdźmy stąd jak najszybciej. Ale tym razem bardzo szybko, żeby nie zauważył czasami predator, że chce stąd niby uciec, nie? Po prostu wyjdziemy po drugiej stronie kratów i idziemy do środka wioski. Pokazać, że nie chcę stąd uciec. Ja tutaj chcę być dla nich i udowodnić, że jestem Ziemeus, czyli z ziemi, normalny człowiek. 3, 2, 1... Głęboki wdech i teraz rozwalmy, tylko żeby nic się nikt nie odezwał. Ale tu ciemno mega, szybko rozwalajmy się bloku. Jest, biegnie, wyskakujemy, dobrze. I jestem. Predatorze, przepraszam. Nic nie zrobię, no obiecuję. Jesteście tu gdzieś? Może w tych domkach? Odpoczywacie? Coś robicie? Czekaj. Jest jakiś domek w oddali. Tego to ja jeszcze nie widziałem. Co to? No, nie przypominam sobie, żeby w oddali stał jakiś inny ich domek. Ten był, ten tak. Tutaj też. To jest wioska. Tam trzymali kosmitów w środku. Ale tego nie było. Czy oni to wybudowali nowe dla mnie? Co tak sobie myślę? Czy tam iść? Czy może zostać, poczekać na nich tutaj? Sprawdźmy może pierwsze te domki. Czy ich na pewno nie ma w środku? Pratorze, przepraszam jeszcze raz. Jaka głowa tu postawiona, wow. Może tu jesteście? Ja chcę się zamienić w normalnego człowieka, jakim byłem, Steve'em, i polecieć na ziemię. Mogę wam jeszcze przy okazji pomóc z tymi kosmitami, rozwalimy ich. Ja znam jednego z nich, to jest przywódca, mój kolega najlepszy, Aurox. Mówiłem tobie o nim, on się tylko zmienił, ale też jest normalny, taki jak ja. Musimy go po prostu odmienić. Tutaj was zostawimy w spokoju, no. Nic nie chcę, ani tych kosmitów, ani tych predatorów. Tutaj też nie ma. No, ostatni domek został. Jak tutaj ich nie będzie, to chyba są tam. Albo obserwują mnie na niewidzialności. Zostawiam ślady i oni po nich mogą mnie bez problemu znaleźć. A ja nie potrafię zniwelować, żebym mnie w ogóle nie zostawiał. Gdy skaczę, przemieszczam się. O, jeden ślad zostawiam, nie? No i po takich śladach możesz do mnie dojść bez problemu, nawet jeśli by mnie zgubili. Kosmici tak samo, Aurox też mnie znalazł, jak uciekłem, nie? Więc no ja na tym księżycu nigdzie nie ucieknę i nigdy. Skoro ja zostawiam coś po sobie, to jak mam uciec? Jak mam zniknąć? Musiałbym mieć ich strój. Strój predatora. Bingo! Właśnie, to jest to! Gdybym mógł to założyć, potrafiłbym zniknąć i byłbym niewidzialny. Wtedy poszedłbym do kosmitów, do Auroxa, tam się odmienił, wziął im tą rakietę czy tam UFO, poleciał na ziemię i happy end! Juhu! Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni! Żeby to było takie proste! Ale nie jest, niestety. To tylko takie marzenia, pomysły. Chodźmy tam. Co mi zostało? No gdzie indziej ja mogę pójść? Tutaj ich nie ma. Kosmitów pokonali na moich oczach. Było ich dwóch w środku. Musieli mi pokazać swoją siłę. Wiem, że oni polują na nich, a ja jestem jednym z tych kosmitów. Ale tylko tak wyglądam. W środku jestem normalny. W głowie i w serduszku mnie nie zamienili. To jest tylko skóra. Trzymajmy kciuki, że ci predatorzy mi pomogą. Halo, jest tu ktoś? Halo? Przepraszam, wydostałem się z krat. Nie chcę tam być w środku. Tam jest za ciasno, już się czuję źle.
Pomożesz mi, proszę? My możemy tobie pomóc, ale ty musisz pomóc nam. Pomóc wam? Nie ma sprawy, pomogę we wszystkim, co chcecie. Ukłony robię, tak jest. Nie wiemy, czy jesteś Zimeus. Jestem Zimeus, tak, ziemi. Jak nie wiecie? Normalnie gadam, to wszystko przez tą skórę. To jest moja musisz ziemia. Musisz nam to udowodnić. No udowodniłem wam, przecież pokazywałem wiosce. Możesz mnie serduszko mi ściągnąć. Każę ci teraz dobić jednego kosmita. Mamy złapanych dwóch. Ale jak ja mam dobić kosmitę? Musisz go pokonać. Jeden jest zamknięty w zielonym pomieszczeniu. Ale ja nie pokonam kosmity, oni są za silni. Oni mają za dużo serduszek. Rób to, co ci każę. Dobrze, przepraszam. Ja cię prowadź za mną. Jak musimy kosmitę dobić, ale... ale jak? Przecież ja nie mam żadnych narzędzi, nie mam mieczyka, nie mam... Ty to zrobisz samemu, czyna. No, tylko że ci kosmici są naprawdę mocni, oni mają z kilkanaście... Oni mają tysiące serduszek! Jak ja to niby zrobię z łapki i... Musisz, jak chcesz, żebyśmy ci pomogli. Dobrze, zrobię, spróbuję. Ale... Widzowie, jak ja mam to zrobić? Przecież co, z łapką mam pokonać kosmitę? Oni naprawdę są wytrzymali. Ja nie mam tyle siły, aby to zrobić. Chociaż jakbym miał mieczyk, albo coś, jakieś narzędzie, którym mógłbym zadać obrażenia. Predatorze, nie wiem, czy mi się to uda. Ja... Wszystko zależy od ciebie. Dobrze, spróbuję go pokonać. Nie jestem z wami. Nie jestem z kosmitami. Tylko z wami. Pamiętaj, predatorze. Proszę, odmień mnie, ściągnij ze mnie tą skórę. Zrobię dla ciebie wszystko, co będziesz jak tylko chciał. Jak się posłuchasz, to ci pomożemy. Bracie, otwórz. Dobra. Okej. Ziemia. Dla ziemi zrobię wszystko, jeśli będzie trzeba. Tylko nie wiem, co z moim kolegą Auroxem, z przyjaciółmi. Gdzie ten kosmita? Gdzieś tutaj jest w środku. Pokonaj go. Pokonać, dobrze. Kosmito! Musisz teraz paść. Nie możesz tu być razem z nami. A masz, padaj teraz! Padaj! A masz! Ile masz serduszek? To jest dobre pytanie. Nie wiem, jak długo będę go nawalał. Muszę wykonać polecenie. Inaczej nie wiem, co się stanie. Ja chcę być normalny. Padaj, kosmito! Nie możesz tu być razem z nami. Więc zmykaj. Znikaj! Teraz! Masz! I teraz największy cios z krytyka, z podskoku, uwaga, na dynkę. Jak na jakiejś arenie. Umiem karate, odsuń się. Ej, coś na ciebie patrz. O, ja ci, zostaw go predatora, ja ci dam ty. Piu. No czemu nie padam, nie jest za moc. Słucham? On nadal żyć. No tak, no żyje, no... No już, zaraz, czekaj. Ostateczny cios na gdynkę. No on nawet to przeżył na dynkę, skok. Jak ja go mam pokonać? Predatorze, już gubię, ja nie wiem. Zrobisz to. Dasz radę. Dasz radę? Ale jak? Ja już gubię, od 3 minut nawalam. Próbowałem moje najlepsze ciosy, krytykę. Widzowie, proszę tylko się z nami nie śmiać. Stosowałem moje karate w Minecraftcie, ale nic nie pomogło. No ile ja mogę tak naraz nawalać z łapki? Było tutaj cięcie. Nawalam go już tak od 10-15 minut. Predatorze... ten kosmita nie pada. Nie dam rady z łapki go. Musisz dać mi coś. Jakiś mieczyk. Ja jestem z ziemi. U nas krówki, świnki... Owieczki padają na kilka hitów, nawet z rączki, ale oni mają po kilka serduszek, a ten kosmita ma tysiące ich, no i nie da rady, no! Nie dam rady, predatorze! Nie ruszaj się, by przekazać siłę tobie od leble. Nie rób mi nic, proszę, nie, ja już go pokonam, nie rób mi nic! Nie rób mi nic, pokonam go! Teraz! Co mi zrobiłeś? Pokonaj go teraz! Nie, czekaj, muszę się sprawdzić. Nie.
Ze mną wszystko w porządku. Co mi zrobiłeś? Ratorze, jestem z tobą. Ratorze. Pokonaj go. No dobra, no jeszcze raz będę próbował. No będę tu siedział nawet godzinami, no. Raz. Co? Co? Dlaczego ja zadałem mu tyle serduszek? Szybciej. Okej, Co? Dlaczego ja biję go za tyle serduszek? Co się stało z moją rączką? No wygląda normalnie. Jeszcze raz? Ile ja serduszek mu zadaję? Jakąś energię czuję, dużo siły, ale strasznie dużo mega siły. Co ze mną zrobiłeś? Jeszcze raz. O masz! Padł, rozwaliłem go! Co? Nie sprawdzić się, ty jesteś w stanie przeżyć naszą siłę. My tobie zmieni środku siły, dzięki której będziesz w stanie pokonać kosmitę. Ona jest leble. Przeżyłem. Normalny tego nie przeżyć. Ty przeżyć, ty byś przywódca, Zimeus. Ja nie jestem przywódca. Ja jestem normalnym człowiekiem Ziemi. Nie być przywódcą. Nie jestem żadnym przywódcą. Jestem człowiekiem Ziemeus. Jaki przywódca? Rozwalić bloki. Próbuj tu. Bloki, okej, dobra. Jak szybko, co jest? Dlaczego ja... Przeżyć nasza siła. Ty musisz być przywódcą. Co? Jaki przywódca? Nie jestem z żadnym... Ziemeus. Aha, Ziemeus. A, tak, rozumiem. Tak, jestem. Jestem przywódcą Ziemeus. Tak, jestem ich królem. Sprawdzić jeszcze jedno. Czy ty jesteś w stanie zabić kosmitę z daleka? Ale nie potrafię z daleka, nie mam łuku, nie mam śladczym. I za mną teraz. Ale jak mogę go pokonać z daleka? Ja nawet nie potrafię takich rzeczy robić. Zaczynasz tutaj. Tam jest kosmita, musisz go pokonać z tej odległości. Skąd on się tam wziął? Pokonaj go. Ile wy macie tych kosmitów? Jak ja mam go pokonać? Czym? Wzrokiem. Wzrokiem mam pokonać kosmitę? Tak. Przecież to jest nierealne, nic... Ale ja nic nie mam do rzucania, nic nie mam do... Musisz to zrobić, patrz się go pokonaj. Ale jak ja mam go pokonać wzrokiem? No patrzę się na niego. To jest nierealne. Nie uda mi się. No jak ja mam zrobić? Jak wzrokiem pokonać kosmitę z oddali? Przecież ja mu nie daję nawet obrażeń. Przecież... Musisz. No ale jak muszę, jak wzrokiem? Wy macie takie działko, wy pokonujecie działkiem go, a ja nie potrafię strzelać z oczu. Nie mam takiego działka jak wy. Patrzy się na mnie. Zobaczył mnie. Co? 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 Ale to nie ja! To nie... to ja, no, widzisz, widzisz, potrafię, widzisz, wzrokiem. Wy macie takie działko. Widzicie? Oni mają działko koło oka, takie czerwone. I tym pokonują, a ja takiego czegoś nie ma. A co chcecie ode mnie? Musisz pokonać jeszcze jednego. Drugi tam jest? Skąd wy macie tych kosmitów? Chodź do mnie, masz tu włócznie. Pokonaj go. Mam strzelać z włóczni. Dobra, to jest pestka, to jest łatwe. Akurat tym potrafię rzucać. Już raz brałem twoją włócznię. Okej, ale jego... Dobra, okej, namierzam. Ciu, plecia! Dostał, idealnie, jak podskoczył, widziałeś? Pratorze. Teraz zostanie w głowę. Jo, druga! Plecia, dostał! Tak, trzecia teraz poleci. Jak ucieka! Ej, ucieka mi, Pratorze! Teraz, ziu! Nie, nie celnąłem! Ojeju! Teraz, drugi raz. Ziu! Nie celnąłem! O, jeszcze raz. Ziu! Nie celnąłem! Ostatnia włócznia! Jak teraz nie celnę, to będzie problem. Okej, jeszcze raz. I teraz... Dostał! W drinkę! Padł! Dobrze! Zrobiłeś to! Ale dostał prosto w... głowę, prosto w oczy. Jestem pogromcą kosmitów. Dziękuję, predatorzy. Mogę wam pomóc ich rozwalić. Wiem, gdzie są. Za mną teraz idź.
Dobrze, idę o wielki. Czy oni mnie teraz szkolą, abym pokonał kosmitów? Wow. Tak, Predatorze, zrobię wszystko. Spotyka cię 600 lat temu. Wszystko zaczęło się od walki. Jakiej walki 600 lat temu? Zajęliśmy ziemię, ale przylecieć kosmici. Wszystko nam zepsuli. Ty jesteś naszym kluczem. Dzięki tobie możemy bardzo dużo. Dobra, kto by z widzów nie rozrozumiał go, to już wam tłumaczę. Powiedział, że 600 lat temu byli kilka razy, albo nie wiem ile, na naszej ziemi. Przyjaźnili się chyba z Ziemeus. Ja ich tam nie jestem przywódcą, ale okej. No i kosmici wszystko popsuli, zaczęli ich atakować, a więc predatorzy się wkurzyli. I kosmici predatorów nie lubią, oni nawzajem siebie pokonują, tak jak teraz on mnie nauczył rozwalać kosmitów. I ja to zrobiłem. Możemy powstrzymać Auroxa i jego armię kosmitów. Co, byli tam całą rodzinę w sensie. Teraz zejdzie z ciebie trochę skóry, ale to nie być łatwe. Jak skóry? Ale skóry tej zielonej, tak? Tak, na mnie tak patrzysz. Dobrze, co teraz mam zrobić? Wejdź na środek tam. Stoję? Tak, co się stało? Dlaczego ja leżę? Ej, moja ręka się wygięła! Co mi robicie? Ej, może już nie chcę, może już lepiej będę gdy kosmitą. Nie widzę czarny ekran! Znowu! Tak jak w Auroxie, czemu mi to zasłaniacie? Co oni? Co ty robisz? Ej, co ja czuję powietrze? Co robisz? Zakładam ci maskę. O, widzę już. O, mam ekran. Co zrobiliście ze mną? Ej, zasłaniacie. Widzę was od tyłu. Co się stało ze mną? Nadal jest to kosmitą? Ej, mam mask. To jestem. Dziękuję. Dziękuję. Teraz pomóż nam. Ale to nie wszystko. Ściągnij mi całą skórę. Co? Musisz nam pomóc, a później ci całego zamienimy. To nie jest takie łatwe, jak ci się wydaje. Potrzebujemy czasu. Moja twarz po prawej stronie. Jest. Jest nadzieja, że będę normalny i wrócę na ziemię. Tak, pomogę wam. Zrobię wszystko. Tylko, abyście ściągnęli tą całą skórę ze mnie, abym był normalny. Proszę. Wrócę. Uzbroić? A do czego uzbroić? Zobaczysz. Ale potrafią jest. Mam odrobinkę twarzy. Taka 1/3 bym powiedział. Nawet nie ma połowy, ale widzę oczko to niebieskie, to białe. Twarz Steve'a, czyli mnie, normalnego człowieka. Powoli. I do celu. Będzie, jeszcze troszeczkę skóry. Żebym ja tak mógł ściągnąć sobie sam skórę, to od razu to wziął. I co teraz, Predatorze? Stanąć tu. Dostać to ode mnie. Co ja mam? Biomask? Co? Musisz nam założyć to. Co? Po co ja mam to założyć? Niby? To jest to na kosmitów. Maska dla mnie? Odwiecznie czekać na to. Dzięki tobie możemy ich pokonać. Jesteś naszym kluczem. Załóż to. Dobra, boję się zakładać. Nie wiem, co się stanie. Ale jak coś, możecie wbić na mojego Facebooka, Instagrama, grupę. Wszystkie linki macie w opisie. Tam na grupie będę pisał od dzisiaj, także wpadajcie. Na Facebooka wrzuciłem nowe zdjęcie. Gdyby coś się stało, nie wiem, bo boję się założyć tą maskę, która jest. Gdyby jak się zamienię w predatora, bo nie wiem, z maskami to jest przesada. Ale jak mi każą, no nie mam innego wyjścia. Jakby coś, to linki macie w opisie. Facebook, grupa, Instagram, klikajcie. O, rzucił to, dobra. Biorę maskę. Zakładam. Mam to wekół, okej. I
ubieram, zobaczmy co będzie. Kim ja jestem?